Słowo Boże na dziś, piątek, 9 sierpnia 2024 roku. Święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. I tam odpowie mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I poślubię Cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 45. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie Twego piękna, On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Córa królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do Ciebie dziewice jej druhny. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Wiodą je z radością i w uniesieniu wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie Twoi zajmą miejsce Twych ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla Ciebie na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie.